Dzień dobry wszystkim. Widzę, że powoli pojawiają się osoby. Jesteśmy dzisiaj na kolejnym z cyklu webinarze cyklu Sztuka Inspiruje. Dzisiaj spotykamy się z Martą Romanki, ale najpierw jeszcze kilka słów o tym. Już sekundę tylko udostępnię. Kilka słów o nas, o gospodarzach, czyli o Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jesteśmy fundacją, która już od 30 lat, w tym roku mamy okrągłą rocznicę, wspiera edukację w Polsce, wspieramy szkoły, nauczycielki. Oprócz webinarów, tak jak dzisiaj, możecie też Państwo skorzystać z różnych szkoleń, projektów edukacyjnych. Zachęcam serdecznie do sprawdzania naszych stron, naszych facebooków, subskrypcji newslettera. Warto, warto nas śledzić, żeby być na bieżąco z różnymi działaniami, a mamy ich naprawdę sporo. Także serdecznie zachęcam do sprawdzania. I już przechodzimy szybko do naszej gościni, Marta Romankiw, artystka interdyscyplinarna Zelwowa. Marta... Tworzy instalacje, pracy wideo. Działa wokół sytuacji społecznych, jest też kuratorką. Jej prace były pokazywane na całym świecie. Marta obecnie mieszka i pracuje w Polsce, jest doktorantką Akademii Szkół Pięknych w Gdańsku. Zanim zaczniemy, zanim oddam Marcie głos, chciałabym z Państwa zapytać, czym jest dla Was sztuka sztuka zaangażowana społecznie, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, z czym Wam się kojarzy to pojęcie sztuka zaangażowana społecznie. Jest to bardzo, bardzo ważny temat. Teraz mm, też powiem dlaczego, jak, czym dla mnie właśnie sztuka zaangażowana społecznie jest i też jak może się łączyć właśnie z edukacją, ze szkołą, z działaniami e, różnego bardzo typu. I dziękuję też za te wypowiedzi. Widzę, że tutaj się pojawiły, że sztuka zaangażowana społecznie to poruszanie, aktualne problemy, działanie, pole do wyobrażenia. E, to ja akurat dodałam e, w nawiązaniu do, do prezentacji mogę się przyznać. E, wsparcie sztuka z i dla innych i ważne tematy. I bardzo się cieszę, że takie odpowiedzi się pojawiają. Już teraz, że widzicie, że sztuka jest czymś wartościowym, bo no często też można się spotkać z taką opinią, że jest to coś niezrozumiałego, coś dla osób, którzy nie wiem, znają coś, czego zwykli ludzie nie znają, więc bardzo się cieszę, że widzicie w tym sens już teraz. A postaram się też w trakcie tej mojej prezentacji przekonać Was jeszcze bardziej do tego, że sztuki można używać w edukacji, i tylko udostępnię też prezentację. Okay, proszę. Tak. Okay. proszę powiedzieć, czy widać prezentację. Tak, widzimy. Ok. O, te, i teraz widać chyba na pełny ekran, prawda? Wiesz co, teraz jest ładowanie. Możliwe, że musisz udostępnić cały ekran, okay. a nie tylko tę jedną stronę. Dobra, to już udostępniam. Sekundę, bo mamy problemy techniczne. Ale już będzie. Czy widać teraz ekran? Tak, teraz widać pełen okay. slajd. Jest super, super. No więc chciałabym, bo będę opowiadać głównie dzisiaj o mojej praktyce artystycznej, o tym, co ja robię w różnych aspektach i jak można z tych strategii artystycznych korzystać również w szkole i w edukacji, ale chciałabym też Wam troszeczkę przedstawić taką kilka, kilka aspektów z historii sztuki, gdyż, no właśnie, sztuka jest bardzo połączona z edukacją i ze szkołą. A nawet często właśnie mówi się o zwrocie edukacyjnym w sztuce, zwłaszcza właśnie po latach 70. I taką czołową postacią dla właśnie połączenia albo działania na styku sztuki i edukacji był Józef Beuys i tutaj na, na ekranie widzicie właśnie zdjęcie z dyskusji jego wolnego interdyscyplinarnego uniwersytetu który on zorganizował również w ramach dokumenta 6 w Kassel w 1977 roku a Józef Bois był bardzo, bardzo interesującą postacią i właśnie to, ten jego wolny uniwersytet, który prowadził jak widzicie tutaj na dole od 1973 do połowy lat 90 było jedno, jego jednym z największych dzieł sztuki. Jak mówił też sam Józef Boys, bycie nauczycielem jest moim największym dziełem sztuki. Więc tutaj ten artysta trochę zmienił w ogóle postrzeganie sztuki, postrzegając właśnie wykładanie i edukację jako, jako jego performance, jako jego dzieło sztuki. Był także bardzo interesującą postacią ze względu jako, jako akademik, jako wykładowca na akademii sztuki, ponieważ on się bardzo sprzeciwiał temu, że do pracowni były limity zapisów. A też Józef Boys jako artysta wychodził z takiego założenia, że każdy i każda jest artystą, artystką, że każda osoba nawet nie ma edukacji artystycznej, jeżeli nigdy nie, wiem, nie robiła dzieł sztuki, nie maluje czy nie rzeźbi, jednak ma właśnie ten potencjał twórczy, który może rozwijać i poprzez swoje działanie właśnie może być artystą. Więc on w ramach tego sprzeciwu i w ramach takiego protestu rozszerzył swoją pracownię dla wszystkich chętnych, w wyniku czego zapisało się do tej pracowni 142 osoby. I po tym akcie no, został wydalony z uczelni, gdyż naruszył wszystkie zasady uniwersytetu. Po czym stwierdził, że założy właśnie swój uniwersytet, który będzie włączał różne osoby, który będzie taką bardzo interdyscyplinarną uczelnią, zapraszał specjalistów, specjalistki z bardzo różnych dziedzin, zaczynając od artystów, artystek, czy osób związanych jakkolwiek ze sztuką, ale także osób związanych z ekonomią, były także wykłady z socjologii czy z innych nauk społecznych, z polityki i każdy. I praktycznie innej dziedziny w ciągu tych lat. I miało to właśnie taki charakter warsztatowy, ale też sam Józef Bojs jako osoba no, bardzo charyzmatyczna, przyciągał bardzo wiele studentów i też wykładał w tym uniwersytecie, i to w bardzo dużym stopniu kręciło się także wokół, wokół jego postaci, a sam artysta postrzegał właśnie to wykładanie jako performance. Drugą rzeczą, którą z historii sztuki, którą chciałam wam przedstawić, i to także są bardzo bliskie mi zasady wypracowane przez Tanię Bruguere, która opracowała teorię i propozycje sztuki użytecznej czy te util. Tania Bruguera jest artystką kubańską. Która no, jest bardzo rozpoznawalna w świecie sztuki i tworzy także instalacje czy działania społeczne, rzeźby i inne prace. Natomiast ona zaproponowała bardzo ciekawe ujęcie sztuki, w której proponowała, aby sztuka była narzędziem użytecznym. Ona przede wszystkim postrzega sztukę w, takim, w takiej kategorii narzędzia odzyskania sprawczości politycznej, czy właśnie, czy właśnie edukacji, czy innych działań. I tutaj chciałabym przytoczyć osiem zasad, które Tania Bruguera proponuje dla sztuki użytecznej, które ta sztuka powinna spełniać. A więc pierwszy punkt to jest proponować nowe zastosowanie sztuki w społeczeństwie. Sztuka powinna wykorzystywać myślenie artystyczne do kwestionowania dziedziny, w której, dzia w której, dzia w której działa także powinno odpowiadać na bieżące potrzeby społeczeństwa, działać w skali 1 do 1 i za zastąpić autorów inicjatorami, a widzu użytkownikami. To też jest bardzo ciekawy postulat, którego ja osobiście też w swojej praktyce artystycznej często się trzymam, ponieważ bardzo często współpracuję z różnymi osobami, z różnymi grupami społecznymi. dla mnie, właśnie, jest bardzo ważne, żeby złamać ten podział pomiędzy artystą czy autorem i widzem, i właśnie zastąpić to pojęcie artysty czy autora pojęciem inicjatora czy inicjatorki jako osoby, która początkuje pierwszy, jakiś pierwszy proces i oddaje to już w ręce użytkowników, właśnie którzy Również mogą stać się później współautorami tego dzieła poprzez uczestniczenie w tej proponowanej już sytuacji. I także Tania Brugera proponuje, że sztuka użyteczna powinna mieć praktyczne i korzystne wyniki dla użytkowników, a także dążyć do zrównoważonego rozwoju i przywrócić estetykę jako system transformacji. Właśnie to też jest bardzo ważne w tym, w tym ujęciu i, i tutaj no, chciałam Wam to przedstawić, ponieważ jest to bardzo ciekawe ze względu na to, że sztuka bardzo często jest postrzegana jako, jako coś, co nie może mieć zastosowania, coś co jest zupełnie, zupełnie odrębne od właśnie użyteczności, coś co po prostu jest, jest jakimś porywem twórczym i nie musi służyć do czegoś, natomiast Tania Brugera odwraca tą logikę i właśnie w tym ujęciu myściłabym również sztukę jako edukację albo sztukę poprzez edukację i połączenie po prostu tych dwóch dziedzin, ponieważ może to właśnie być użyteczne i odpowiadać na bieżące potrzeby użytkowników i użytkowniczek sztuki. No i Tania Bruguera także to założyła swoją szkołę, co prawda artystyczną, także, także działała na, na, styku, na styku dziedzin edukacji i sztuki. Założyła szkołę artystyczną dla artystów i artystek z Kuby, ponieważ zauważy, zauważyła, że po binale w 2020, po w 2003 roku sztuka kubańska zaczęła się bardzo rozwijać, zwrócono uwagę właśnie zachodu na tę sztukę, bardzo dużo ludzi zaczęło się nią interesować, natomiast w środku, wśród tej społeczności nie było takiego rozeznania, jak właśnie działać z tym zachodnim rynkiem sztuki, więc Tania Brugera u siebie w domu, tutaj na tym dolnym zdjęciu widzicie, to jest właśnie Tania w kuchni, która kroi coś, Ponieważ całą szkołę założyła u siebie w domu, prowadząc właśnie takie kursy, rocznego kursu, miało, to miało formułę takiego nie, chyba dwuletniego kursu, przepraszam dwuletniego kursu właśnie dla, dla tych osób i prowadziła warsztaty, i też zakończenie tej szkoły kończyło się wystawą w ramach BINALE, gdzie Studenci i studentki tej szkoły prezentowały swoje prace, ale także różne interwencje artystyczne, więc tutaj także, jak widzicie, sztuka i edukacja bardzo ciasno ze sobą, ze sobą działają. No przechodząc właśnie już do, do, do moich strategii artystycznych, do działań, które, które, które ja robię i które chciałam Wam przedstawić, to także nazwałam tą prezentację sztuka jako pole do, do wyobrażenia przyszłości, sztuka jako pole do, do, do wyobraźni, ponieważ jest to dla mnie jakiś taki Główny postulat, że przez sztukę poprzez działania artystyczne możemy właśnie wyobrazić pewne rzeczy, które są niemożliwe w innych dziedzinach, możemy wyobrazić wręcz, nie wiem, przyszłość, czy, czy przeszłość, czy rzeczywistość, która mogłaby być inne. I dla mnie rzeczywiście te działania artystyczne są jedynym takim polem, gdzie, gdzie jest to możliwe. Także ja osobiście zajmuję się, studiuję socjologię, więc też poznam inną dziedzinę. Ale właśnie sztuka dla mnie wiąże się przede wszystkim z wyobraźnią. I tutaj chciałam Wam przedstawić działanie Eurowarsztat które miało właśnie warsztatowy charakter, w ramach którego zaproponowałam osobom, może też właśnie ważne powiedzieć, że jeszcze podkreślić to, bo Ola już powiedziała, ale jeszcze podkreślę to, że jestem migrantką z Ukrainy i 9 lat obecnie mieszkam w Polsce i właśnie ta emigracja i procesy związane z migracją, obywatelstwem też są głównym obszarem mojego zainteresowania. Też moja praca doktorska dotyczy właśnie wspólnot politycznych jako wspólnot obywatelskich i, i badam właśnie wykluczenie spraw politycznych wśród migrantów i migrantek, więc też większość projektów, które będę Wam pokazywać dzisiaj, były współtworzone z osobami migranckimi. I głównie też właśnie pracuję w Polsce. I takim również jest ten projekt Eurowarsztat, który, który rozpoczął się, który zainicjowałam w pawilonie w Poznaniu w 2022 roku, już po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na terytorium Ukrainy. I w w tym projekcie też chciałam odpowiedzieć na pytanie, które dla mnie było w tym obecnym kontekście politycznym i geograficznym ważne. Czym jest Europa i czym ona może być? Ze względu na to, że właśnie słowo Europa czy dążenie do Europy bardzo często pojawia się, wtedy pojawiało się i wciąż się pojawia w wypowiedziach ukraińskich osób publicznych, polityków, polityczek. Bardzo często ja jako osoba wychowana w Lwowie, bardzo blisko polskiej granicy jednak po tamtej stronie granicy bardzo często słyszałam właśnie o Europie i o tym takim dążeniu do Europy do o Europie jako jakimś no, innym, lepszym świecie do którego właśnie Ukraina powinna dążyć, ale który nie wiadomo czym do końca jest, nie, że niby Unia Europejska ale jednak, jednak bardziej mówiło się o tym w takiej warstwie symbolicznej i bardzo często też idealizowało się właśnie ten, ten obszar, że na pewno w Europie wszyscy są równi, na pewno w Europie wszyscy dobrze zarabiają i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj też chciałam zobaczyć, jak, jak Europę, ale też przyszłość właśnie Europy, widzą osoby, które pochodzą spoza Unii Europejskiej, spoza tego politycznie zdefiniowanego obszaru, jako właśnie jako właśnie ta lepsza Europa, i zaproponowałam właśnie osobom migranckim, nieposiadającym paszportu Unii Europejskiej, wziąć udział w tym projekcie i właśnie odpowiedzieć na pytanie, jak powinna wyglądać przyszłość Europy. Też zaprosiłam właśnie te osoby do tego, do tego projektu, ze względu na to, że osoby migranckie. Z tak zwanych krajów trzecich, czyli wszystkich krajów pochodzących spoza Unii Europejskiej, nie mają prawa wyborczego, nie mogą głosować ani w wyborach ogólnokrajowych w Polsce, ani także w Polsce w lokalnych wyborach, chociaż, chociaż obywatele innych państw Unii Europejskiej przy migracji już mogą głosować w właśnie lokalnych wyborach w każdym z tych krajów. I także obywatele krajów trzecich w innych krajach Unii Europejskiej mogą głosować w lokalnych wyborach. Natomiast w Polsce no, nie jest to możliwe, więc chciałam zapytać właśnie osoby o ich opinię, właśnie te osoby, które nie mają takiej politycznej sprawczości. I właśnie zaaranżowałam, zainicjowałam pewną sytuację, która wyglądała tak właśnie, jak, na, jak widzicie na tym zdjęciu tutaj na prezentacji. I była to sytuacja interaktywna, do której zapraszałam różne osoby, żeby właśnie się wypowiedzieli. W, w tej przestrzeni stała kamera, każdy, każda z tych osób mogła się nagrać, ale również. Również tym, tej instalacji, którą widzicie, przodował przedawał proces nagrań, który realizowałem razem z osobami, pomocnic, pom osobami, które mi pomagały, z fotografem Mateuszem Lipińskim i Tomaszem Koszewnikiem, także z, z osobami, które robiły makijaż, co również było bardzo ważne. I teraz jeszcze też opowiem dlaczego. Tylko chciałabym przełączyć. Da, coś mi o jest. I właśnie tak wyglądały te zdjęcia. Też inspirowaliśmy się razem z Mateuszem Lipińskim, fotografem, który realizował te zdjęcia. Inspirowaliśmy się okładkami z magazynów modowych, czy też portretami polityczek i polityków. Bardzo zależało nam na tym, żeby osoby biorące udział w projekcie, rzeczywiście na tych, na tych zdjęciach wyglądały tak, jak mogłyby wyglądać gwiazdy na okładkach magazynów. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, też właśnie to przemawianie i to uczenie się przemawiać. I tu. Okay. Bo też przeprowadziłam przeprowadziliśmy serię warsztatów właśnie z przygotowania takiej przemowy. No bo jedna sprawa jest zadać pytania, ale druga sprawa doprowadzić rzeczywiście osobę do tego, żeby to swoje przemówienie stworzyła i żeby mogła opowiedzieć z Was co na takie. Trudny temat, jakim jest przyszłość, i nie wiem, bo Wy pewnie pracujecie w większości z, z dziećmi, ale mi się wydaje nie wiem, bo nie sprawdzam natomiast mi się wydaje, że e, rozmowa o przyszłości czy o wyobrażeniach, o jakichś takich tematach z dziećmi e, jest łatwiejsza niż z osobami dorosłymi. Nie wiem, jeżeli tak uważacie też, to możecie potwierdzić na czacie. Ale właśnie bardzo często pytanie o przyszłość, pytanie o to, jak chcecie, żeby było, bardzo często blokowało też osoby, ja to zauważyłam. Dlatego właśnie stworzyłam tak, przygotowałam taki warsztat, żeby krok po kroku doprowadzić te poszczególne osoby do tego, żeby przygotowały to tam 5-10-minutowe przemówienie. I stworzyłam do tego scenariusz, że rozpoczynając od, bo bardzo często też osoby migranckie czy uchodźcy, czy uchodźczynie. Koncentrowały się na negatywnych ich doświadczeniach, czy na rzeczach, które, które im się nie podobają, ale bardzo rzadko jednak na, na takim sferze sprawczości, jak ja to nazywam. A zależało mi na tym, żeby właśnie na tych zdjęciach i na tych wideo pokazać tę sprawczość, czy nawet nadać w pewnym sensie sprawczość. Po to też był ten makijaż, wystrój czy korona złota na głowie, którą widzieliście na zdjęciach. I dlatego właśnie zaproponowałam taką formułę, w której poprzez, poprzez ten problem, poprzez coś, co oni zauważają w swoim życiu, w, swoim, w swojej rzeczywistości, poprzez właśnie jakiś taki aspekt, żeby zwrócić na niego uwagę, ale zastanowić się, jak by oni chcieli, żeby było i jak można to poprawić. Też wychodziłam z takiego założenia, że każdy i każdy z nich są specjalistami, specjalistkami w obszarze swojej pracy, czy doświadczenia migracyjnego, czy doświadczenia matki, czy każdego innego, i że na pewno wiedzą, jakby oni chcieli, żeby nie wiem, funkcjonowało przedszkole, gdzie chodzą ich dzieci, czy praca w ich zawodzie. I właśnie po tym pytaniu, w jakim obszarze czują się właśnie specjalistkami, specjalistami, proponowałam, właśnie zastanowić się nad tym, jak by chcieli to poprawić. I też, i też zadawałam pytanie, że gdyby, gdyby mogli wszystko zmienić, gdyby rzeczywiście mieli taką sprawczość, co mogliby, co mogliby zrobić. I właśnie mi się wydaje, że to jest jakaś strategia, którą również można z, z zastosować w edukacji, z której można również korzystać również z dziećmi czy z osobami dorosłymi, właśnie poprzez pracę przez wyobraźnię, ponieważ no, zauważyłam w trakcie tych warsztatów, jak wpływało to też na te osoby, które no, były też często po różnych przeżyciach, bardzo w wielu, tych, bo przeprowadziłam serię tych warsztatów, więc często też pracowałam z uchodźczyniami na przykład z Ukrainy, które były po dosyć trudnych przejściach, natomiast w efekcie tutaj widzicie na zdjęciu, jakie panie na przykład są zadowolone po tym, jak, jak już udało się im stworzyć tą wypowiedź, ponieważ bardzo wiele z nich przechodziło na początku z takim przekonaniem, że na pewno się nie uda, oni nigdy nie przemawiali publicznie, jeszcze przed kamerą, że to jest bardzo trudne, że w ogóle ubranie tej korony na głowę jest czymś bardzo śmiesznym i dziwnym. Natomiast ostatecznie okazywało się, że właśnie dodanie takiego atrybutu jak korona Dodawało im pewności w siebie, że mogli sobie rzeczywiście wyobrazić, że są tą Europą i, i są w tej ważnej pozycji osoby, które przemawia publicznie, którą wszyscy słuchają, którą, którą nagrywają, żeby gdzieś pokazać i bardzo często widziałam taką pewną nawet w trakcie tych dwóch godzin no, coś, co można by było nawet nazwać w pewnym sensie transformacją tych osób z takiej niepewności do, do dużej pewności siebie, do wypowiadania swoich myśli i, i, i pewnej sprawczości też w takiej sferze symbolicznej, więc na pewno, na pewno to jest coś, co, co udało mi się właśnie w trakcie tego projektu opracować i, i co wydaje mi się, że także można właśnie stosować w różnych sytuacjach warsztatowych, również w szkole i, i, i w edukacji, właśnie proponować, wyobrazić coś, tak napisać przemówienie i, i go na przykład wygłosić. I zaraz jeszcze pokażę kolejne przykłady podobnych działań. Aha, i tutaj właśnie chciałabym jeszcze pokazać jedne z warsztatów z przemówienia publicznego, które robiliśmy razem z Dorotą Warakomską, być może część z Was ją może kojarzyć, ponieważ jest dosyć znaną prezenterką i tutaj muszę udostępnić tylko wideo. Proszę powiedzieć, tylko czy słychać ole? Wiesz, jakbyś... co, wiesz co, Marta, słychać, ale nie widzimy okna filmu. Widzimy tylko twój pulpit. Aha. Czekaj. Jeszcze ja powiem raz. jeszcze, może w międzyczasie, że ten film szczęśliwie jest w naszej kolekcji sztuki twórczych praktyk, w naszej kolekcji filmów krótkometrażowych. Do których pewnie większość z Was ma dostęp, ale zaraz też podeślę link. I wkrótce pojawią się też do niego, do niego scenariusz ćwiczeń. Także jeżeli będziecie chcieli skorzystać z tego filmu na lekcji, to wkrótce będzie taka możliwość. I już oglądamy. A y, czy teraz widać? Tak, teraz już widać. Dobra. I teraz wra, dre, bry, wro, wró, wry. Doskonale. Teraz stra, stre. To jest trudniej. Stri, stro, strustry. Trzy, cztery. Stra, stres, tri, stro, tak To, to, tu. I cała sekwencja. Gest otwarcia, gest porządkujący. Proszę bardzo, etapy, kierunki. O, to tak właśnie wtedy kierunek bardziej. Hmm? Gest wskazujący. Zróbmy jeszcze tutaj tę wagę. Żeby pokazać, jakie to ma znaczenie. Naprawdę, język ciała ma takie gigantyczne znaczenie. Nie wiem, bo ja piszę, to jest sporo wiem co się traktuję, bo to jest kół, ja się wskazuje, że to jest dużo o tym, czym jest. Wiesz, Czy jest Trzeba ćwiczyć. Język, sposób mówienia jest niezwykle ważny i trzeba rozćwiczyć aparat mowy. Także bardzo dziękuję za ten sygnał i przypomnienie. Nie tylko ciało, które trzeba rozluźnić, to już wiemy, jak, i zadbać o to, żeby było energiczne, ale także głos ma być dobrze dźwięczący, brzmiący i wa warto dobrze intonować ten głos. I, I wszystkie. Dobra? Trzy cztery, a dobra. Jeszcze raz, tylko tak donośniej troszkę. A. Dobrze. E teraz. E. Proszę bardzo. E. E. O. 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 Tak, właśnie wyprostować się wtedy, nie? Tak, wtedy w jednej ręce trzymasz to. Tutaj gestykulujesz, tak, super. Kolejny. A jeszcze ty. Drodzy bracia i siostry, od całego serca jestem wdzięczna za Wasze wsparcie oraz wiarę moje siły. Ze swojej strony obiecuję usunięcie zakaz oborcji w Polsce, ponieważ każda kobieta musi mieć wolność podejmować decyzje o swoim ciele i czy jest z tym, czy inny. З тих чи інших поводів приготована зустріч матку і своїми чинами скреовач нового одного членка спопешенства. Наступне постановлення о свободі доконання зв'язку єднопчових через законодавство, протеж в новочасним краї повинно існує не тільки свобода слова релігії, а також вибор партнера для життя спільного. Шановні панство! Jako Wasza prezydentka preferuję wegański styl życia i podejmuje wszelkie możliwe działania w celu jego e, popularyzacji w naszym kraju. Witam wszystkich tu zbranych. Jestem dumny z tego, że zostałem wybrana przez Was, ponieważ najgłówszą cechą tej kampanii było zwracanie uwagi na siebie i swoją przyszłość, ponieważ tu jesteśmy tymi,

Zmienić system wykształcenia w taki sposób, żeby młodzi ludzie mogli się rozwijać bez presji oceniania oraz rozwijać swoje kompetencje miękkie i twarde. Nie mogę, z mi się słowa. No to nie jest chyba od momentu. Szanowni obywatele, szanowni państwo, jako prezydent uważam, że musimy wszyscy skupić się na tym, żeby nasz kraj został przykładem prawdziwej miłości człowieka do swego otoczenia i osób, którymi każdy z nas jest otoczony. and with these changes uh, in effect i hope that both uh, the access to medical care social care for people of all walks of life but most of to the less off and uh, those in unfortunate circumstances of life Uruchomię program rozmowy z prezydentem, według którego dziennie będę rozmawiał telefonicznie z dziesięcioma osobami. Ponadto uważam, że problem plastiku wymaga pełnej interwencji. Szanowni Państwo, my wszyscy mamy tak dużo pracy, ale, ale jestem pewna, każdy na swoich stanowiskach zrobi wszystko, co tylko jest możliwe, by w bliskiej przyszłości e, widzieć, że ten wspaniały kraj istnieje i kwietnie dzięki jego pracy. Nareszcie nastaw czas. І кінець стереотипа настає нова ера реформ і змін. Чи якісні вони будуть? Залежить не від одної людини і не тільки від мене. Відтепер кожен з вас зможе взяти відповідальність за державу. Починаємо працювати разом. Martacisz, wyciszona. Tak, tak, tak. Już, już, widzę. Teraz wracamy do prezentacji. OK. I tutaj nie zapowiedziałam tego wcześniej, ale jak mogliście zauważyć, w tym warsztacie już właśnie zastanawialiśmy się nad. Nad tym pytaniem, jak nakierować te osoby na właśnie to wyobrażenie przyszłości i na to poczucie sprawczości politycznej. Więc w ramach tych warsztatów zaproponowaliśmy im wyobrażenie siebie w roli prezydenta lub prezydentki, przygotowania swojego przemówienia prezydenckiego. Co było też bardzo ciekawym eksperymentem, i wydaje mi się, że też dało jakieś swoje wyniki i rezultaty w tym warsztacie, ponieważ właśnie wejście w tą rolę prezydenta, prezydentki było tak naprawdę dla wielu osób łatwiejsze niż po prostu mówienie o, o przyszłości czy o tym, jak, jak ją widzą. Właśnie to pytanie ustawiło ich w tej roli osoby, która, która rzeczywiście może decydować i wszystko zmienić. I tutaj też widzieliście, że te warsztaty były przeprowadzane w dużym stopniu z osobami młodymi, osobami z. to była grupa z Białorusi i z Ukrainy, którzy, no właśnie, próbowali stworzyć to swoje pierwsze przemówienie. A też jest bardzo ciekawe miejsce, gdzie to się odbyło, ponieważ odbyło się to w Muzeum Warszawy w sali portretów. Właśnie to miejsce nadało tego nowego kontekstu, tym, tym przemówieniom, ponieważ ta ściana, na której znajdują się, która znajduje się za tymi osobami tutaj co stoją, to jest, to jest kabinet portretów. On jest podzielony na cztery części. Właśnie jedna z tych części jest poświęcona politykom, ponieważ są tylko mężczyźni na ścianie, politykom polskim. I, i właśnie w tym miejscu postanowiłyśmy razem z kuratorką wystawy. Zofię Rojek właśnie przeprowadzi te warsztaty, żeby w pewien sposób, właśnie poprzez to lustro, które widzieliście również na filmie, wpisać te osoby w tą ścianę polityków w tym muzeum, żeby też mogli w taki performatywny, symboliczny sposób stać się jednym z nich. Czy jedną z nich. I dlatego, dlatego właśnie tak, tak postanowiliśmy to zrobić. A właśnie ten temat przemówień prezydenckich stał się takim zaczynkiem też do, do kolejnego projektu. W projektu Sali do Ćwiczeń w Galerii Arsenał w Białymstoku, który właśnie zainicjowałam tam, ale już był też w innych miejscach, miastach i nawet krajach. Natomiast tutaj właśnie już się skupiłam na, na tych przemówieniach prezydenckich i stworzyłam w galerii jako takiej przestrzeni też, które dla mnie jest no, no, pewną przestrzenią eksperymentu, w której są w pewien sposób zawieszone jakieś podziały i nierówności społeczne, w których właśnie można wyobrazić sobie coś innego, coś, co nam się bardzo chce, ale co, o czym może czasem nawet boimy się myśleć. I zaproponowałam tutaj. Osobom uczestniczącym w wystawie, którzy przechodzą. Właśnie uczestniczenie w tej sytuacji, napisanie swojego przemówienia, stworzenie opracowania i też możliwość jego wygłoszenia w tym przygotowanym przeze mnie miejscu, przy tej mównicy, właśnie też specjalnie stworzonej, do, do tego celu. I też dodatkowo do tego był teleprompter, który tutaj widzicie jest taka malutka ramka. Nie dodałam chyba niestety zdjęcia z przodu, ale na tym teleprompterze wyświetlały się też już przemówienia, właśnie napisane wcześniej na warsztatach. Lub pisane w trakcie galerii, na bieżąco były tam dodawane, więc też osoby, obywatele, obywatelki Polski mogli, mogli wejść i przeczytać, i stać się trochę w roli też tych osób migranckich, którzy no, nie mają praw wyborczych, praw politycznych, ale właśnie mogli ćwiczyć tą umiejętność, przemawiania więc to, to też jest jakaś strategia według mnie, y, którą można zastosować również w szkole. Poprzez właśnie przygotowanie przemówienia, ale też ćwiczenie na przykład na różnych przemówieniach, które już są, lub przemówieniach na przykład prezydentów i prezydentek. Bo też w ramach warsztatów oglądaliśmy takie przykładowe przemówienie, tych wcześniejszych, które, z którego pokazywałem wideo, oglądaliśmy przykładowe przemówienie prezydentów, analizowaliśmy je. Wyciągaliśmy wnioski, co tam było najważniejsze, co się udało, dlaczego właśnie było powiedziane tak, a nie inaczej. I właśnie na ich podstawie tworzyliśmy te, te już nowe przemówienie. Więc właśnie ta formuła warsztatowa tych, tego projektu odbywała się właśnie w ten sposób, że doprowadzałam w pewnym sensie też uczestników i uczestniczki do tego e, ostatecznego wyniku. Natomiast tutaj to była sytuacja otwarta, gdzie każdy był zaproszony i. To też jest bardzo ciekawe, że ta instalacja była, jak mi mówili później już w galerii, że była ulubioną instalacją właśnie dzieci i wszystkich grup szkolnych. Co nawet dla mnie osobiście było w pewnym sensie zaskoczeniem, ponieważ no, nie wiedziałam, jak ludzie będą reagować na właśnie taką sytuację, przemówienie publicznego, jeszcze jak są inne osoby w tej sali. No, jest to jednak dosyć stresujące. Natomiast Natomiast to miało taką formułę, że nawet, że, mo, że jak się stawało przy tej mównicy, to e, można było zobaczyć właśnie ten live view, ten, ten widok na żywo na telewizorze i stać się w pewnym sensie właśnie częścią tej wystawy i częścią ekspozycji, która tam była. I bardzo dużo dorosłych, ale właśnie zwłaszcza dzieci, bardzo chętnie wchodziło w tą sytuację. I to dla mnie było dosyć dużym odkryciem, że naprawdę nawet podczas wernisażu, kiedy było bardzo dużo ludzi w środku, było hałaśliwie, to wiele osób po prostu też chciało, chciało się nagrać. I nawet mam właśnie, muszę tylko znowu. Znowu Wam pokazać wideo, jak jedno z tych właśnie nagrań wyglądało. Tak, tu wrócimy, sekunda. Przepraszam, muszę jakoś stąd wyjść. I tutaj właśnie mam przemówienie z tej wystawy. Czekaj, jest. Co prawda, ona jest w on języku okay. francuskim, więc, ale można zobaczyć cały proces. Mes très cher compatriotes, Ah. <laughs> Mes très chers compatriotes, je me présente à vous pour parler du réchauffement climatique dû à la pollution visuelle et atmosphérique. Le réchauffement climatique cause de nombreux dégâts sur toutes les espèces vivantes du vivant. Il est urgent d'agir. Je compte sur vous pour votre accompagnement et vos actions pour sauver Gaïa, notre mère, la Terre. No, właśnie i tak to wyglądało. Więc też bardzo dużo osób cieszyło się po prostu, że mogło wziąć udział w, w takim zebraniu, archiwizacji, też ich wypowiedzi, i też być obecnymi właśnie na tej wystawie. No tutaj też widzicie, to jest jedno z przemówień, też stworzonych w ramach warsztatów. Które no też dla mnie jest taką ilustracją, właśnie zwłaszcza tutaj ten obrazek ja, prezydent z flagami tutaj akurat chyba białoruskimi co prawda, na fioletowo-biało, ale wydaje mi się, że to właśnie te flagi białoruskie nam narysowane przez Weronikę, że rzeczywiście to wyobrażenie bycia prezydentem, prezydentką jest jakieś takie ciekawe i pociągające, i też właśnie można, można z tego jak najbardziej korzystać. I przechodząc dalej, też chciałabym jeszcze pozostać w temacie wyobrażeń. Ale trochę inaczej i to jest najnowsze tak naprawdę działanie z tego roku, które zrealizowałam w Bytomiu razem z Pragati Sethi. Pragati jest studentką medycyny, która studiowała w Kijowie, natomiast po rozpoczęciu pełnoskonowej inwazji Rosji na Ukrainę. Cały ich uniwersytet medyczny jako prywatna uczelnia przeniósł się właśnie do Bytomia I, no i, i właśnie z tej, z tej okazji okazało się, że Pragat studiuje w, w Bytomiu, w Polsce na terytorium Unii Europejskiej. Natomiast uczelnia jej jest wciąż ukraińska, co oznacza, że po skończeniu tej uczelni. Pregati nie będzie miała y, możliwości bycia y, doktorką w, w, we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ponieważ no właśnie prawo się różni i normy się różnią, więc będzie albo musiała wrócić do Indii i tam y, właśnie weryfikować y, te, y, te studia, y, albo robić dodatkowe, y, dodatkowe jakieś egzaminy, certyfikaty i y, świadectwa, żeby móc być i też uczyć się języka dodatkowo w kraju, w którym mieszka żeby być właśnie lekarką na terenie Unii Europejskiej czy właśnie w Polsce. No ale właśnie Pregatti bardzo, bardzo marzy o tym, jak też ją poznałam, to cała jej tożsamość polega na tym, że ona właśnie będzie tą doktorką, ona bardzo chce być doktorką, chce być właśnie doktorką ginekolożką i i, i no, po prostu mówię o tym od razu. Natomiast właśnie styknęła się z tym, że z, przez normy, przez prawa. Nie może być doktorką w miejscu, w którym teraz mieszka, w którym chciałaby zostać, no ale, ale ten, ten jej dyplom nie, nie, będzie, nie będzie ważny. Więc zaproponowałam w ramach, w ramach naszego wspólnego projektu artystycznego, pokazanego właśnie teraz, jeszcze jest on w Kronice w Bytomiu. Jeżeli ktoś jest w Bytomiu, to zapraszam, można sobie tam zobaczyć wyobrazić właśnie, że, że już jest tą lekarką, że właśnie już pracuje jako lekarka i, i pójść tym tropem, tropem właśnie jej, jej wyobrażeń, więc nagraliśmy właśnie wideo, ono jest długie, ale ja wam pokażę dosłownie wiem, dwie minuty pierwsze, żebyście sobie w, mieli wyobrażenie właśnie tej też pracy. Yes. Hello, it's Dr. Pragati's cabinet. How can I help you today? course and uh, first of all let me tell you that uh, symptoms like you have are quite common in the women of your age group and you know three out of five women are anemic. The symptoms you are telling are of anemia but to confirm my diagnosis I am writing some test okay So you need to do this test from the laboratory and then bring me the reports. Mhm mm so by checking your reports i can see as i was uh, making a diagnosis of anemia and your reports confirm the diagnosis so your hemoglobin is very low and uh, wbc's are also low but no need to worry because anemia is a common problem and uh, it's good that you came early to visit the hospital also all the women who are feeling fatigue irritability and becoming tired early should visit nearby hospital to get all the checkups and rule out anemia so i am writing some iron supplements you need to take them once a day and after 12 days i will check you and evaluate you further and then we will continue also you need to change your lifestyle you need to add green leafy vegetables in your diet and you can also add fasciola chezerbona or red meat like chezerbona miyaso, and uh, good soy products egg whites or whole egg in your diet and along with lemon also i am writing you the supplements you need to take one tablet a day with lemon water do you know when you are taking your iron-rich diet if you add lemon in your diet you will have a good iron absorption and you will feel better quickly so okay ale dalej już oglądać nie będziemy, ze względu też na czas. No i w ramach też tego, tego działania Pregati też razem rozmawiałyśmy o tym właśnie, co, co, co jeszcze można zrobić oprócz tego wideo, czy coś chcemy zrobić, czy one coś chce zrobić. I ona właśnie zaproponowała, że w ramach tego, tego projektu narysuje te dyplomy i certyfikaty, świadectwa lekarskie, które chciałaby otrzymać. No i właśnie też w ramach tej wystawy było pokazanych ośmiu rysunków, właśnie z dyplomami. I, i, I właśnie też pokazuje to działanie, dlatego że. Wydaje mi się, że właśnie to, ta propozycja, jak bardzo często dzieci są pytane, ja też byłam pytana wielokrotnie, kim chcesz zostać, że właśnie wejście w pewnym sensie w tą, w tą rolę tej osoby, jaką chcesz zostać i wyobrażenie sobie pewnej sytuacji, odegranie tej roli może być również bardzo interesującym ćwiczeniem również w grupach szkolnych, jako, no, no jako też właśnie ćwiczenie, czy przygotowanie właśnie pewnej sytuacji, czy, czy przemówienia, czy czegoś, napisanie po prostu, czy zresearchowanie właśnie co dlatego jest potrzebne, więc tutaj też można z tego korzystać na pewno na bardzo, na bardzo wiele różnych sposobów, jak mi się Wydaje. I tutaj też chciałabym wam pokazać kolejną rzecz, którą, którą realizowałam w taki dosyć warsztatowy sposób, a rozpoczęło się wszystko od pracy formy do odlewu orła białego, który, który realizowałam w ramach właśnie wystawy. Najważniejsze jest pierwsze wrażenie w galerii Arsena w Białym Białymstoku. Natomiast właśnie kiedy i koncepcją tej pracy było, była taka propozycja, zastanowienie się nad tym, kto jest honorowany podobnymi orderami, kim są te osoby i czy może, i czy może właśnie osoby, które wykonują jakieś niezbędne dla społeczeństwa, dla funkcjonowania społeczeństwa pracy, ponieważ ja też współpracuję, i wspieram pracownice domowe w ramach ich komisji pracownic i pracowników domowych i też właśnie w ramach mojego stypendium tworzyłyśmy pewne pewien wspólny wspólną przestrzeń gdzie w ramach której one założyły właśnie tą komisję związek zawodowy możecie też to wygooglać jest strona internetowa i na facebooku też jest fanpage właśnie komisja pracownic pracowników domowych Natomiast właśnie wychodząc z tych ich doświadczeń i z tej współpracy, z rozumieniem jak ważna jest praca pracownic domowych, opiekunek osób starszych, opiekunek dzieci, sprzątaczek i innych wszystkich osób, które zabezpieczają właśnie funkcjonowanie społeczeństwa, postanowiłam właśnie stworzyć te obiekty, które, które były przeznaczone właśnie do tego, żeby, żeby każdy mógł sobie zrobić. Po prostu order orła białego. Albo właśnie, żeby, żebyśmy mogli zrobić ich na tyle dużo, żeby uhonorować każdą osobę, która taką niezbędną pracę dla funkcjonowania społeczeństwa wykonuje, która nie jest doceniana na takim poziomie właśnie państwowym. I... Pokazałam tą pracę i właśnie dziewczyny też z, z działu edukacji zaproponowały, żeby, żeby oprócz tego aspektu symbolicznego i właśnie wyobrażenie, że tak by mogło być, żeby przekuć to również w proces warsztatowy, warsztatowy z dziećmi, ale też z dorosłymi, że właśnie żebym przygotowała im jeszcze takie dodatkowe formy, które będą u nich w dziale edukacji, ponieważ to było tam na piętro niżej, i że każdy właśnie będzie mógł rzeczywiście przyjść i sobie odlać ten order or, orła białego. I do, tej, do tego czasu, do teraz już kilka razy właśnie te warsztaty realizowałam, właśnie z odlewu z od orła, w, tych orderów orła białego. I niedługo też będę realizować kolejne. I też to jest bardzo ciekawa strategia. Tutaj właśnie realizowałam z taką grupą szkolną, właśnie o ośmiu klasistów, jeżeli dobrze pamiętam. Te warsztaty, kiedy każdy sobie oddał po prostu ten, ten order i zastanawialiśmy się razem, za co powinny być takie ordery dawane, właśnie kto jest wa wart takiego ordera i, i, i właśnie jak oni to widzą. I to też ciekawe, że padały bardzo, bardzo różne propozycje, ale wszyscy na pewno wymienili lekarzy, właśnie sprzątaczki i inne in ten, strażników i inne, inne zawody. Ale też właśnie zaproponowałam im, żeby oni zastanowili się nad tym, za co sobie mogą taki order, order zrobić i za co sobie mogą ten order dać. I właśnie w takim procesie warsztatowym one, oni robili te, te ordery, i później właśnie zaproponowałam z tyłu tych orderów napisać, za co ten order sami sobie przyznają. Co też było bardzo ciekawym, właśnie takim procesem samorefleksji, bo też to jest ciekawe, że bardzo trudno jest mówić też młodym osobom o, o tym, co robią dobrze. O tym, co, z czego są dumni, że jakoś nie wypada się chwalić społeczeństwu w jakiś sposób, że, że coś zrobili fajnego. Nawet jeżeli to jest jakaś mała rzecz, albo duża rzecz. Że o tym się nie mówi, więc e, m, chciałam, żeby te warsztaty były taką przestrzenią do, do tego, żeby oni sami się zastanowili, i też w pewien sposób przyznali się do tego, że, e, że, że zrobili coś dobrego kiedyś. E, więc nawet jakieś najmniejsze rzeczy mogli zapisać, albo jakieś, nie wiem, postawy, idee, że przeczytali książkę, cokolwiek to mogło być, ale właśnie też miało taki charakter trochę takiego wzmocnienia wewnętrznego dla, dla tych osób, którzy uczestniczyli w tych warsztatach no i oczywiście to też jest strategia do, do, do użycia dalszego tak właśnie wyglądały te, te ordery dosyć dużo udało się ich odlać także, także tak no i przechodząc, przechodząc dalej jeszcze mam trochę czasu Przechodząc dalej, też chciałam, chciałam opowiedzieć o, o tym, że sztuka też dla mnie jest przede wszystkim sposobem właśnie na edukację, na poruszanie wątków społecznych. Właśnie tutaj podzieliłam to na takie aspekty, i ten aspekt nazywałam sztuka wątki społeczne, ale też można, mogłabym nazwać ją wątki historyczne, bo akurat takie wątki tutaj poniekąd poruszaliśmy. Natomiast. Nie wiem jak wy, ale ja osobiście idąc do galerii i oglądając jakieś prace, czytając o koncepcjach i o pewnym sposobie myślenia artysty czy artystki, bardzo często odkrywam sobie dla siebie rzeczy, które no nie są związane ze sztuką tak do końca, natomiast które właśnie poprzez sztukę poznaję i też ja często opowiadam, czy mówię o tym, że w ogóle historię poznałam poprzez historię sztuki, ponieważ historia sztuki, dzieła sztuki, które pojawia zawsze pojawiały się w pewnym kontekście historycznym, w pewnym kontekście politycznym i społecznym, i zawsze się odnosiły w jakiś sposób, czy krytyczny, czy afirmujący, do, do właśnie tej rzeczywistości, w której, w której one powstawały. Więc dla mnie no, nawet jakieś klasyczne malarstwo czy rzeźba mogą być, mogą być narzędziami do, do poznania właśnie pewnej rzeczywistości w inny sposób niż jest to napisane w podręcznikach. I wydaje mi się, że też że może to dla niektórych osób, które są bardziej skupione na takie wizualne odbieranie, na przykład, to właśnie to może być skuteczniejsze w jakimś aspekcie, żeby, żeby właśnie poprzez stukę, poprzez dowiedzenie się, dlaczego tak, a nie inaczej, na przykład ten artysta czy artystka namalował, czy, czy, czy coś zrobił, można właśnie dowiedzieć się o, o jakimś szerszym kontekście. No tutaj chciałam Wam pokazać dwie też moje prace. Jedna z nich to jest właśnie stworzona we współpracy z Komisją Pracownic i Pracowników Domowych, o której już wspominałam, z którą współpracuję od 2021 roku, a która jest w Warszawie. Ta, ta komisja jest. Zrealizowaliśmy w 2022 roku taki protest pod pomnikiem Mickiewicza. Który był miejscem, gdzie się zbierały kiedyś służące i, i czy poszukiwały pracy? Był to taki główny punkt po prostu skupienia osób, które pracowały jako służące. Natomiast no, nie ma żadnego wspomnienia o, o nich w, w przestrzeni publicznej Krakowa ani praktycznie żadnego innego miasta. Jest to historia wyparta i zapomniana. Jest to historia, która, o której się nie pamięta i nawet, nawet realizując właśnie te zdjęcia rozmawiałam z jednym starszym mężczyzną, który mówił, że on jeszcze pamięta, że jako dziecko jego rodzina miała służącą, ale nie był w stanie nawet przypomnieć jej imienia. Więc nawet no to w takich indywidualnych historiach ta historia służących się zaciera, nie ma po nich żadnego śladu najczęściej. A, a już właśnie w przestrzeni publicznej to, to już w ogóle o tym nie pamiętamy. A natomiast kiedy właśnie. Może pamiętacie, może ktoś z Was widział, była wystawa w Muzeum Warszawy Niewidoczne, która właśnie odnosiła się, wystawa historyczna, która odnosiła się do historii służących i przedstawiała ją i atrybuty związane właśnie z tym zawodem. I, I właśnie razem z niektórymi członkiniami Komisji Pracownic Pracowników Domowych, która wtedy była świeżo stworzona, poszłyśmy na tę wystawy i um, usłyszałam um, komentarz od jednej z nich, um, że 200 lat minęło, natomiast nic się nie zmieniło. I rzeczywiście, um, chociaż już nie ma zawodu służących jako takich um, Albo przynajmniej o tym nic nie wiemy. Raczej to jest już zawód w, w przeszłości. Natomiast warunki, w których pracują współczesne pracownicy domowe, zwłaszcza migrantki, a tutaj no właśnie ta komisja pracownic pracowników domowych składa się z e, samych migrantek pochodzących z Ukrainy. To te warunki pracy są często wręcz niewolnicze. Bardzo dużo te osoby pracują, bardzo często jest to praca 24 godziny na dobę i zamieszkanie w miejscu pracy, kiedy można wyjść tylko na kilka godzin, na przykład w niedzielę. Więc rzeczywiście, te, te, te warunki, w których pracowały służące, są bardzo zbliżone często do tych, w których pracują współczesne pracownicy domowe, więc też w pewnym sensie razem stwierdziłyśmy, że, że nie możemy mówić o współczesnych, o współczesnych warunkach pracy i walczyć o, o warunki pracy, jeżeli jest absolutnie zapomniana właśnie historia służących, która no, jest na tyle blisko. Jest na tyle blisko tej, tego współczesnego kontekstu. I dlatego właśnie 1 maja, w dzień pracy, pracowniczki domowe wyszły właśnie z takim obrazem, który ja też przygotowałam, który pełnił rolę transparentu, pod pomnik Adamowi Mickiewiczowi, z napisem, Gdzie jest pomnik służącej. No i to jest właśnie ciekawe pytanie, które, które um, również może być, um, jak mi się wydaje, jakimś zaczątkiem dyskusji, na przykład um, na warsztatach, czy, um, czy w sferze po prostu edukacji, właśnie, właśnie o zapomnianej historii, tak? Czy zadanie pytania o tym, kto, kto jeszcze jest zapomniany, czy też próba wyobrażenia, jak taki pomnik mógłby wyglądać i z czego się składać, bo no bo właśnie to też nie jest, czy gdzie stać. I też to jest może być takim początkiem do dyskusji, też do pewnego researchu na przykład miejsc czy, czy historii, czy wprowadzeniem po prostu też do, 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 do pewnego tematu. I tutaj też kolejnym w pewnym sensie historycznym projektem jest wideo z piekła dostałem się do raju z 2019 roku, które zrealizowałam wraz z uchodźczynią z Czeczenii, Lizą. I kiedyś właśnie badając temat uchodźstwa w ogóle, znalazłam materiały polskich uchodźców w... W Iranie, Iraku, też Nowej Zelandii, ich wspomnienia i pomniki, pamiętniki, przepraszam, które którzy opisują to przyjęcie ich w tamtych krajach z dosyć takiej afirma, afirmacyjnej perspektywy. I właśnie razem z Lizą zostawiłyśmy to z jej doświadczeniem uchodźstwa. Tutaj ona się znajduje przy ścianie, które się znajduje przy ośrodku dla, dla cudzoziemców, gdzie mieszkają głównie matki z dziećmi. Chyba teraz. Ja nie wiem, czy ten ośrodek nie jest zamknięty przy Warszawie na Targówku. I, i właśnie ona czyta tutaj te, te ich wspomnienia. I chciałabym Wam też pokazać to, to wideo. доставав вам цодєнє поживєнє, спавам вам на пілкнем, чистим вушку і мог вам ще викомпач под пришницем. Ірена Цуаткоатес Жить я там бива без троцки. Єченія мєлішми под достатків, Волчні з виногранами і гранатами. Ричард Гобембевский. Два рази в тиждень вож нас на басейн і до башни. Час уплывам на науці, в чвиченнях, харцерських і польських танцях людових, в людових строях регіональних. Жозефа Вротняк. Я вам п'ять лат, коли приїхав вам до обозу польських дітей і пахіатуа в Пахіатуа в Новій Зеландії. Пам'ятам, що в широку обозу був плац, гір і забав. Були там pusztawki, twitki, basen i pompa do węża strażańskiego, która wyglądała jak koń. Więć jeździliśmy na niej z uciechą. Maria Kampfer. Zdawała mi się, że z piekła dostałam się do raju. Tak, i tutaj chciałabym to... I wracamy do prezentacji. No, i tutaj w tym wideo yy, widzieliście, jak te piękne afirmacyjne wspomnienia są zestawione z Trudnością Lizy w ogóle w mówieniu po, w języku polskim, z tym jej procesem też uczenia się języka. Tak, może będzie? O, teraz widać? Tak. Tak, super. Z jej procesem uczenia się języka i z trudnością, właśnie też wymówienia tych, tych tekstów, ale też z miejscem i, i poprzez kolor, i poprzez to miejsce, i też dźwięki. Z, z rzeczywistością, po prostu, więc też no, w, takim, w takim ujęciu, też wydaje mi się, że, że można mówić o, o sytuacji, właśnie, że, że, że na przykład takie, to wideo mogłoby też być początkiem do dyskusji o, o sytuacji uchodźców. Również w perspektywie historycznej i czy zestawieniem tego z dzisiaj, czy, czy właśnie takich refleksji po prostu na temat na temat tego wideo i, i próby właśnie dowiedzieć się. Um, czy w ogóle ten sam fakt u, na przykład uchodźców, którzy mieszkali w krajach Bliskiego Wschodu, który nie jest zbyt znany, więc też wydaje mi się, że w, ta, w takim ujęciu to też mogłoby być um, różnego rodzaju pracy, nie tylko nie tylko oczywiście ta, ale mogły być właśnie przydatne w procesie edukacji. I tutaj też chciałam jeszcze y, y, szybko y, omówić jeszcze y, dwie chyba kolejne prace. Y, w takim właśnie kontekście, że sztuka zawsze pracuje z kontekstem y, albo nie zawsze, ale przynajmniej y, to jak ja bym chciała widzieć sztukę, albo to jak zawsze staram się pewne projekty czy działania realizować, to właśnie we współpracy z kontekstem, miejscem i czasem. A nawet jeżeli nie realizujemy ją z takim zamiarem, to zawsze jest pewne dzieło odbierane w kontekście miejsca i czasu, dlatego właśnie był stworzony White Cube, żeby pozbyć, pozbawić dzieła sztuki właśnie tego zewnętrznego kontekstu. Natomiast wydaje mi się, że, że właśnie to jest tak naprawdę najciekawsze i tutaj, tutaj widzicie na tych zdjęciach projekt, który był realizowany wspólnie, grupowo, kolektywnie z Julią Kriwicz i z Weroniką Zalewską i, i właśnie miałyśmy za zadanie zrealizować projekt na hali targowej w Gdyni. Nie widziałyśmy zupełnie, co mamy tam zrobić i też ale chciałyśmy jak najbardziej odnieść się do tego miejsca i zastanowić się, co, co właśnie w tym miejscu chciałybyśmy zrobić, a jednocześnie też odnieść się do kontekstu, który wtedy się pojawił w 2022 roku, czyli pełnoskalowa inwazja Rosji na terytorium Ukrainy. I no, chciałyśmy o tym, o tym mówić jako o temacie dla nas najważniejszym. Natomiast no, też zastanawiałyśmy się, jak to zrobić, więc, więc postanowiłyśmy w pewnym momencie, że stworzymy właśnie taki kiosk solidarnościowy, w którym zaproponujemy pewną wymianę. wymianę um, Przepisów, ale też myśli czy rozważań na temat tego, jak radzić sobie z różnego rodzaju kryzysami żywnościowymi, ale nie tylko, jak się wspierać właśnie w tych trudnych czasach, na, na przygotowane przez nas jedzenie, które było przygotowane z produktów pochodzących z Ukrainy i takich dosyć charakterystycznych dla. Dla Ukrainy, a ten wyszedł ten pomysł, z takiego skojarzenia, że bardzo często w Ukrainie sprzedają nasiona słonecznika w gazetach. I właśnie tutaj poszliśmy tym tropem i zaprojektowaliśmy własną gazetę z informacjami, właśnie na temat związków ukraińskiej żywności z całym światem i wpływem wojny. Na właśnie sytuację na całym świecie w związku z trudnościami eksportu tej żywności, czy po prostu niszczeniem, niszczeniem żywności, czy pól, czy, czy całych, całych rejonów. Więc dawałyśmy ludziom właśnie tą gazetę, w niej właśnie ten słonecznik jako, taki, jako taką informacyjną rzecz, i, i również właśnie te przygotowane z ukraińskich produktów, z ukraińskich produktów jedzenie i, i prosiłyśmy o nich te przepisy, właśnie tworząc takie pewne archiwum na tym samym kiosku, bo zapisy, propo, proponowaliśmy zapisywać właśnie na, na, na tym kiosku. Te, ich, te, te pomysły, tworząc w pewien sposób też instalacje i, i też właśnie dzieło sztuki razem z tymi innymi ludźmi, albo nawet inaczej, proponując tym, tym ludziom, którzy, którzy uczestniczyli, uczestniczkom i uczestnikom tego działania, stworzyć po prostu to, to dzieło. I, i, i go zmieniać. Więc no, tutaj chciałam też przede wszystkim zwrócić uwagę na, na ten kontekst i na, na, na takie być może, jak mi się wydaje, dosyć ciekawe ćwiczenie właśnie wymyślenia czegoś w konkretnym miejscu. Tak? Co by tutaj mogło powstać? Czy co jest związane z tym miejscem? Czy jaki temat Ci interesuje, w jakiej formie można go pokazać? Jest to oczywiście też ćwiczenie bardzo często, które ja zadaję studentom studentkom na Akademii Sztuk Pięknych, ale wydaje mi się, że też w grupach szkolnych też można by było pójść takim tropem i właśnie próbować wymyślenia jakiegoś projektu czy dzieła, które akurat by pasowało do tego miejsca, bo wtedy zawsze z tym się wiąże to, że trzeba zbadać kontekst. Zobaczyć, co jest z tym miejscem związane, co dla tego miejsca jest ważne, dowiedzieć się właśnie tak, o tej hali targowej, co tam było, co tam jest, co jest ważne, i, i, i na przykład właśnie pomyśleć, albo też można iść tropem właśnie umieszczania jakiegoś dzieła gotowego, które można znaleźć gdzieś w internecie, albo, nie wiem, kopię czy zdjęcie wydrukować. I, I właśnie jako ready-made, umieszczenie tego w pewnym kontekście, bo też to jest ciekawe, że poprzez zmianę kontekstu też znaczenie tego dzieła często się zmienia. I tutaj, może bardziej w tym przykładzie, w tym przykładzie pokażę to. I tutaj widzicie na tym zdjęciu alegorię pracy domowej, która była zaprojektowana przez pracownice domowe, a stworzone i wyrzeźbione przeze mnie. Tutaj to było pokazane w ramach festiwalu Narracje w Gdańsku. I właśnie tworząc tą pracę, dopasowywałam ją do tego kontekstu, wkładając, bo najpierw znalazłam tą niszę, którą tutaj widzicie na tym zdjęciu, które jest bardziej, bardziej na środku. I właśnie zobaczyłam, że jest pusta nisza, więc myślałam nad tym, że można by było czymś ją wypełnić, i, i wtedy właśnie zwróciłam się o pomoc do pracownic domowych, żeby pomogły mi zaprojektować właśnie alegorię pracy domowej. Zaprojektować te wszystkie przede wszystkim atrybuty, które ona, ona ma. Tutaj ma znak nieskończoności w ręce, ma koc jako taki symbol opieki, ma też trzy ręce, jako że wszystkie z nich mówiły, że żeby właśnie wykonywać pracę domową, trzeba mieć więcej rąk niż dwie, i czy też właśnie dom na głowie natomiast no to też jest ciekawe bo, bo to jest jakiś taki ostatni przykład to, ta praca została stworzona w listopadzie 2023 roku a też niedawno zaproponowano mi ją pokazać w ramach konferencji w Uniwersytecie Jagiellońskim w właśnie sali tutaj akurat nie mam zdjęć niestety tej sali natomiast to jest takie w najstarszym budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego. sala, gdzie są no jest przede wszystkim bardzo stara, bardzo piękna oczywiście też i w niej są też portrety mężczyzn oprócz królowej Jadwigi. O bardzo wysokich statutach. Więc też właśnie w ramach konferencji Jak feminizm zmienia uniwersytet na 8 marca, razem z moją promotorką socjologii, postanowiliśmy właśnie umieścić tę rzeźbę w tym kontekście. I właśnie już zmieniając trochę jej znaczenie, jakby wnosząc po pierwsze kobietę w tą przestrzeń dosyć. Z... Przestrzeni, która jest dosyć męska i przedstawia samych mężczyzn, przełamując w pewnym sensie ten, ten, tutaj, ten, ten porządek, i też umieszczając ją w takim miejscu, że każdy mówca i każdy mówczynie musiała mówić, mając ją z tyłu, więc ona stała się w pewnym sensie patronką tego, tego wydarzenia. Więc to też właśnie chciałam pokazać, jako jak rzeźba czy, czy jakieś inne dzieło może po prostu umieszczyć się w różnych kontekstach. Trochę zmieniając też po pierwsze kontekst samej pracy, ale też kontekst wydarzenia czy, 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 czy miejsca. Więc tutaj też mi się wydaje, że na przykład wzięcie figurki, umieszczenie jej w różnych miejscach, może też pokazać y, dzieciom, czy ludziom uczestniczącym w warsztatach y, y, właśnie pomyśleć o tym, jak to działa właśnie w tej przestrzeni, y, co to wnosi, co ona oznacza w tym miejscu. I, I nie wiem, co mogłoby oznaczyć, czy, czy też jak to wpływa po prostu na, na odbiór, że zawsze jak coś jest wyżej, to jest ważniejsze, jak coś jest nisko, to jest mniej ważne, jak coś jest większe też, to bardziej zwracamy na to uwagę, jak coś jest mniejsze, to, to mniej. Więc chowając coś do kieszeni, absolutnie to po prostu staje się niewidoczne, a ustawiając na postumencie w przestrzeni publicznej, nagle staje się pomnikiem. Więc też to jest ćwiczenie, które proponuję na koniec. Właśnie chciałam też pokazać, że rzeźby są czasem przenoszone i są mobilne, więc to takie bardziej ciekawostka. To było ostatnie spotkanie cyklu Sztuka Inspiruje w tym semestrze. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć jeszcze w przyszłym roku szkolnym. I mam nadzieję, że z Tobą Marto również jeszcze się niedługo zobaczymy, bo współpraca z Tobą to naprawdę przyjemność i bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze inspirujące spotkanie. Ja też bardzo dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca i też gdyby były jakieś pytania, to nie wiem, można do mnie pisać marta.romanki.podziemn.com to też, jeżeli jestem w stanie czymś pomóc, to, to bardzo chętnie, bo wydaje mi się, że edukacja to jedna z najważniejszych rzeczy, które mamy. Także dziękuję. Dziękuję wszystkim.